To historia, która pokazuje, że empatia, wrażliwość i pomocna dłoń mogą zdziałać cuda. Mariusz przez wiele miesięcy mieszkał pod wiaduktem kolejowym w Ursusie. Dziś ma nie tylko dach nad głową, ale też pracę i przyjaciół. Każda rozmowa z Mariuszem budzi żywe emocje. To tylko cieszy, że następny człowiek tak właściwie jest uratowany, żeby się trzymał tej burty jak najdłużej. A jeszcze kilka miesięcy temu Mariusza domem był namiot pod wiaduktem kolejowym. Przeżył koszmar. Tu się nie da rady żyć. Nie da rady tutaj żyć. Ani nie można się tu wyspać, ani nic. To po prostu jest beznadzieja. Spartańskie warunki i brak perspektyw. Mariusz zapragnął wyrwać się z tego miejsca i zmienić swoje życie. Dzięki pomocy wolontariusza Tomka i jego narzeczonej Joanny, młody człowiek zdecydował się na detoks w specjalistycznym ośrodku. Stanął na nogi. Żyje wiele lepiej, o wiele lepiej. A bynajmniej cześć, bo i zdrowo. To było dla mnie najważniejsze. Ile ty już nie pijesz od tego momentu? Siódmy miesiąc. Brawo, jesteś bohaterem. Mariusz znalazł też pracę, mieszkanie i przyjaciół. Cześć Mariuszek, cześć. Czujesz się trochę szczęśliwy? O, no to ja o wiele szczęśliwszy. I to no, było najważniejsze. To jest zupełnie inny świat, zupełnie bajka. Ludzie inaczej mnie spostrzegają, ja inaczej spostrzegam ten świat. Jest rewelacja. Ja zawsze mu mówię, że zawsze wiesz, gdzie ja mieszkam i zawsze możesz zapukać i zawsze możemy wzmocnić tą twoją moc takiego nowej drogi, nowego życia. Ta historia pokazuje, że empatia i wrażliwość mogą zdziałać cuda. To historyczny dzień. Polska Opera Królewska.